Witam Państwa serdecznie. Jest 25 sierpień 2022 rok. Tu Państwu pokazuję topiarkę słoneczną. No i jakie wnioski możemy wyciągnąć z tego? No, że pszczółki gromadnie się tu nie zlatują. Coś przyleciało. I można taką tezę, proszę Państwa, śmiało wysnuć, że topiarka słoneczna pokazuje, czy na wodzie nektaruje. Coś tam pszczółki muszą ciągnąć na tej nawłoci, bo szukających pszczół tak nie ma, jakby masowo się pojawiały, tam pojedyncze sztuki latają, ale to świadczy, że jeszcze zbiór jest, proszę Państwa. Moja topiarka słoneczna to jest, proszę Państwa, urządzenie z tak zwaną duszą. Duszą to jest taca do topienia, która w żadnym wypadku nie może przylegać do tego dna, tylko jest podniesiona na tej listewce, bo gdyby przylegała do tego dna ta taca, to byłaby wychłodzona bez to dno, bez ten ciej od spodu. Temperatura, proszę Państwa, byłaby obniżana, no i słabe byłyby efekty topienia. Proszę Państwa, tu mam te zwoje w tym naczyniu. Kręci się jakieś dwie pszczółki zabłąkane, ale one nie są wiarygodnym, miarodajnym źródłem opiniodawczym, bo to jest za mało. Gdy nie ma pożytku, to przy otwarciu takiej topiarki to byłby tu mrów pszczół. Więc ta topiarka słoneczna właśnie ona pszczelarzowi pokazuje, czy jeszcze nawłoć nektaruje. I tym spostrzeżeniem się z Państwem dzielę i bardzo serdecznie się żegnam.